Podczas trwającej wojny nasze duszpasterstwo musiało zmienić, można powiedzieć, swój bieg, swoje tory. Udzielaliśmy przede wszystkim pomocy humanitarnej naszym wiernym i tutaj wielkie zaangażowanie całego duchowieństwa, kapłanów, sióstr, a także naszych wiernych przyczyniło się do tego, że mogliśmy wyjść naprzeciw potrzebom zwłaszcza naszych wiernych i także mieszkańców Ukrainy tam na wschodzie. Ale jednak dbamy też o wzrost wiary, o wlewanie w serca naszych wiernych nadziei, miłości i ufności w szybkie zwycięstwo. I w tym wszystkim pomaga nam życie duszpasterskie, życie sakramentalne. I tutaj w tym roku, podczas nawet trwającej wojny, odbywaliśmy pielgrzymki do naszego sanktuarium diecezjalnego w Bolszowcach, a także udaliśmy się do Berdyczowa, do sanktuarium krajowego. Odbywały się spotkania ministrantów, młodzieży, rekolekcje dla kapłanów, dla sióstr czy dla ministrantów. Było to piękne także przeżycie, bo w tym trudnym czasie wszyscy potrzebujemy bliskości, potrzebujemy otuchy i mocy. W ubiegłym roku, czy w tym roku także wspominaliśmy jubileusz świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Była to piękna uroczystość, ponieważ siostry świętej rodziny Maryi odnowiły kościół w Dźwieniaczce, tam gdzie on przebywał, gdzie się modlił. I całe społeczeństwo, cała miejscowość przyszła na tę uroczystość, bo on jest nadal żywy w ich sercach, a także jest żywy w naszej archidiecezji. W katedrze mamy jego relikwie, co ciągle modlimy się przez jego wstawiennictwo. W tym roku także wspominamy stulecie od śmierci świętego Józefa Bilczewskiego, wielkiego arcybiskupa, który przed 100 laty również przeżywał trudny czas, okres I wojny światowej. Zawsze modlił się o to i prosił, aby mógł jak najlepiej przeprowadzić swój lud przez ten trudny okres wojny. Jest on także dla nas takim orędownikiem, patronem i wzorem, jak żyć, jak być chrześcijaninem, jak być człowiekiem w tych trudnych dzisiejszych czasach. Oprócz tego otwarliśmy także piękny ośrodek w Skole, gdzie nasza młodzież będzie mogła jeździć na spotkania duchowe, na rekolekcje, na oazy, na wakacje z Bogiem i będzie to służyło dobru duchowemu. I tutaj jestem zawsze pełen podziwu, że oprócz tej pracy duszpasterskiej nie brakuje sił naszym księżom, siostrom zakonnym i wiernym, by w dalszym ciągu świadczyć posługę wobec tych najbardziej potrzebujących, naszych rodaków, którzy ze wschodniej Ukrainy przybyli tutaj do nas i staramy się w naszych ośrodkach duszpasterskich stworzyć im drugi dom, swój dom. I z tego się bardzo cieszę i za to jestem wszystkim wdzięczny, a także tym wszystkim, którzy nas w tym dziele wspierają.